Rozpoczynamy analizę cytatów zawartych w pismach Ellen White, w których bardzo wyraźnie objawiona jest biblijna doktryna o Trójcy Świętej, o bóstwie Jezusa Chrystusa, osobowości i bóstwie Ducha Świętego. Cytaty, tak jak będzie to widać na ekranie, są posegregowane chronologicznie. Mamy datę i co w danym roku siostra White na ten temat zapisała. Będziemy je czytać i będziemy oczywiście wyciągać pewne wnioski, podkreślać pewne wyrażenia, które przedstawiają nam słuszność naszego stanowiska jako Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w kwestii Trójcy Świętej. Mamy pierwszy cytat. Został on zapisany w 1872 roku. Ellen White napisała: człowiek nie mógł dokonać zadośćuczynienia za człowieka. Jego grzeszny, upadły stan czyniłby go niedoskonałą ofiarą, znacznie mniej wartościową niż ewentualna ofiara Adama przed jego upadkiem. Bóg uczynił człowieka doskonałym i prawym, a po jego upadku nie mogło być innej ofiary, którą Bóg zaakceptowałby za niego, jak tylko ofiara o wartości człowieka w stanie doskonałości i niewinności. Boski Syn Boży był jedyną ofiarą o wartości wystarczającej dla zaspokojenia wymagań doskonałego prawa Bożego. Aniołowie byli bezgrzeszni, ale ich wartość nie dorównywała wartości prawa Bożego. Byli oni podlegli prawu, byli posłańcami czyniącymi wolę Chrystusa i oddającymi Mu hołd. Byli stworzonymi istotami zobowiązanymi do posłuszeństwa. Na Chrystusie nie spoczywały żadne zobowiązania. Miał On moc złożyć życie i wziąć je znowu. Żaden przymus nie nakazywał Mu podjęcia się dzieła pojednania. Złożył On dobrowolną ofiarę. Jego życie miało wartość dostateczną dla uratowania człowieka z jego upadłego stanu. Dość szeroki w swojej treści cytat. Proszę zauważyć, że w środkowej jego części siostra White określa Pana Jezusa Boski Syn Boży. Boski Syn Boży. W drugiej części tego cytatu czytamy, że Chrystus był kimś, na kim nie spoczywały żadne zobowiązania. Miał On moc złożyć życie i wziąć je znowu. Tego nie może uczynić żadna istota stworzona, ponieważ każda istota stworzona posiada dar życia dany od Boga. Natomiast Chrystus ma życie sam w sobie. On składa z samego siebie ofiarę swego życia i On ma moc tą ofiarę, to życie z powrotem odebrać. A więc w tym zdaniu ukryta jest boskość Jezusa Chrystusa. Mamy rok 1873. Cytat następujący. Chrystus poniósł nasze grzechy w swoim ciele na krzyż. Czym musi być grzech, skoro żadna ograniczona istota nie mogła dokonać pojednania? Czymże musi być przekleństwo grzechu, skoro tylko bóstwo mogło go znieść? Proszę zauważyć, siostra White napisała, żadna ograniczona istota nie mogła dokonać pojednania. Mogła tego dokonać tylko istota nieograniczona, a taką istotą jest Bóg. I rzeczywiście w ostatniej części tego cytatu wyraźnie zapisała, że tylko bóstwo mogło znieść
przekleństwo grzechu. Oczywiście te słowa dotyczą Pana Jezusa. Czyli Pan Jezus jest istotą nieograniczoną i Pan Jezus jest Bogiem. Rok 1878. Krótki zapis. Chrystus, sprawca zbawienia człowieka, był wiecznym Synem Bożym. Dyskusja toczy się. Czy Chrystus został zrodzony, stworzony, czy jest wieczny? Miałem na ten temat rozważanie pod tytułem Chrystus wieczny, zrodzony, stworzony. Ale tutaj, w tym cytacie, duch proroctwa wskazuje na Jezusa Chrystusa jako istotę wieczną, nie mającą początku ani końca. Wieczność jest atrybutem Boga. Dlatego Jezus Chrystus, Syn Boży, jako istota wieczna, jest równy Bogu Ojcu. Popatrzmy, co napisała Ellen White w roku 1881. Dzieło, jakie podjął umiłowany Syn Boży, by połączyć stworzone z niestworzonym, ograniczone z nieograniczonym w Jego boskiej osobie, jest tematem, który może zajmować nasze myśli po kres życia. Tutaj, w tym cytacie ducha proroctwa, Chrystus jest przedstawiony jako ten, który łączy człowieczeństwo z boskością i tak jak napisała Ellen White, w Jego boskiej osobie. A to jest jednoznaczne z tym, że Chrystus posiada boską naturę, jest Bogiem. Inaczej tego zrozumieć nie można. Popatrzmy rok 1886. Kolejny cytat. Sprawiedliwość wymagała cierpienia człowieka. Chrystus, równy Bogu, oddał cierpienia Boga. On nie potrzebował pojednania. Tu nie tylko podkreślona jest absolutna bezgrzeszność i świętość Pana Jezusa, który nie potrzebował pojednania, bo w nim grzechu nie było, ale również jest podkreślony fakt, że był równy Bogu. Dlatego gdy Chrystus cierpiał za nasze grzechy, to nie tylko cierpiało człowieczeństwo, ale cierpiała również boskość. Chrystus równy Bogu, zapisała Ellen White. Rok 1887. Badajcież się pism. To zalecenie pochodzi od wiecznego Syna Bożego. A więc w tym pierwszym cytacie podkreślona jest wieczność Pana Jezusa. A to znaczy, że jest istotą boską. Drugi cytat z tego roku brzmi: jako należący do ludzkiego rodu był on śmiertelny, ale jako Bóg był on źródłem życia dla świata. W swojej boskiej osobie mógł on zawsze odeprzeć ataki śmierci. Wieczne Słowo zgodziło się być uczynione ciałem. Bóg stał się człowiekiem. Moi drodzy, cytat niezwykle ciekawy. Chrystus był człowiekiem. Nie ulega to wątpliwości. Jego śmierć na krzyżu Golgoty jest dowodem tego, że w pełni przyjął naturę ludzką, ale również był w pełni Bogiem. Siostra White napisała: jako Bóg był on źródłem życia dla świata. Duch proroctwa określa Jezusa Chrystusa jako Boga. Chrystus jest Bogiem. I znowu podkreśla myśl: wieczne Słowo zgodziło się być uczynione ciałem. Wieczny Bóg
staje się człowiekiem dla naszego odkupienia. Dalej czytamy. Był on Bogiem, będąc na ziemi, ale wyzbył się postaci Bożej, a w jej miejsce przyjął postać i wygląd człowieka. Był Bogiem, ale chwałę postaci Boga odłożył na chwilę. Poniósł grzechy świata i zniósł karę, która przetoczyła się jak chmura nad jego boską duszą. W tym fragmencie Ellen White bardzo wyraźnie podkreśla fakt, że Chrystus był Bogiem. Pisze o tym bez żadnych ogródek, bez żadnych ograniczeń, bez żadnej symboliki. Pisze o tym w języku dosłownym. Był on Bogiem, był Bogiem. Oczywiście będąc na ziemi, jego boskość została jakby okryta tą szatą ludzkiej natury. Popatrzmy na rok 1888. W ubóstwie chodził wśród swoich poddanych, których przyszedł uratować. A rzadko ktokolwiek go błogosławił. Rzadko ktokolwiek wyciągnął do niego przyjazną dłoń i rzadko ktokolwiek przyjmował go pod swój dach. Ale kiedy patrzymy poza zewnętrzne przebranie, kogo widzimy? Boskość wiecznego Syna Bożego, tak samo potężnego, tak samo nieskończenie obdarzonego wszelkimi zasobami mocy, a jednak objawiającego się w ludzkiej postaci. Myślę, że rozumiemy ten zapis. Gdy ludzie patrzyli na Jezusa z Nazaretu, widzieli w nim człowieka. Ale gdybyśmy znieli z niego to człowieczeństwo, to kogo widzimy? Wiecznego Syna Bożego. Boskość. Widzimy Boga, nie mającego początku ani końca. Boga, który przyjął ludzką naturę. Kolejny cytat. Syn Boży wraz ze swym Ojcem był najwyższym w niebie pod względem władzy i autorytetu. Chrystus nie jest Bogiem mniejszym czy niższym od Boga Ojca. Duch proroctwa zaświadcza, że razem z Ojcem był najwyższym w niebie pod względem władzy i autorytetu. Inaczej mówiąc, tak jak ja to rozumiem, Chrystus Pan w niebie posiadał taką samą władzę i taki sam autorytet, jaki posiada Bóg Ojciec. Kolejny cytat. Bardzo ważny cytat. Jeżeli ludzie nie uznają świadectwa natchnionego Pisma Świętego dotyczącego boskości Chrystusa, daremna jest z nimi dyskusja na ten temat, ponieważ nawet najwyraźniejszy dowód nie przekona ich. Kto przyjął ten błąd, nie może właściwie pojąć charakteru i misji Chrystusa, ani wielkiego Bożego planu zbawienia ludzkości. Gdy byłem młodym pracownikiem biblijnym, duchownym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wiele czasu spędzałem na dyskusjach z antytrynitarzami. Potrafiłem przedstawiać argumenty, wobec których byli bezsilni i bezradni. Nie znali odpowiedzi. Ale to nic nie dało. Dalej pozostali przy swoim zdaniu. I tutaj siostra White napisała, że jeśli spotykamy się z antytrynitarzami, rozmawiamy z nimi i zauważamy, że nie przyjmują tego, co mamy im do powiedzenia, to
to tak jak tu jest zapisane, daremna jest z nimi dyskusja, ponieważ najwyraźniejszy dowód nie przekona ich. Na naszym kanale przedstawiamy wiele rozważań biblijnych dotyczących bóstwa, osobowości, bóstwa również Ducha Świętego, no i Pana Jezusa Chrystusa. Słuchają tych programów również antytrynitarze. Nic te programy nie wnoszą w ich życie. Dalej pozostają przy swoim zdaniu. Ale w drugiej części tego cytatu siostra White napisała, kto przyjął ten błąd. A więc odrzucanie biblijnej doktryny o Trójcy Świętej jest błędem według autorytetu, według opinii ducha proroctwa. Kto przyjął ten błąd, nie może właściwie pojąć charakteru i misji Chrystusa, ani wielkiego Bożego planu zbawienia ludzkości. Inaczej mówiąc, osoby, które zaprzeczają boskości Chrystusa, osoby, które zaprzeczają osobowości i boskości Ducha Świętego, one nigdy nie zrozumieją do końca, czym jest Boży plan zbawienia i czego dokonał dla naszego odkupienia Jezus Chrystus. Popatrzmy na rok 1890. Rok 1890. Mamy tutaj sporo krótkich cytatów. W Chrystusie boskość i człowieczeństwo połączyły się. Boskość nie została zdegradowana do człowieczeństwa. Boskość zachowała swoje miejsce, ale człowieczeństwo przez zjednoczenie z boskością oparło się najzacieklejszym próbom kuszenia na pustyni. Wniosek z tego cytatu następujący. W Panu Jezusie są dwie natury. Boska i ludzka. Te dwie natury z sobą współpracują dla odkupienia ludzkości. Kolejny cytat. Syn Boży dzielił z Ojcem Jego tron, a chwała wiecznego, samoistnego Boga otaczała ich obydwu. Niektórzy pytają, dlaczego w Piśmie Świętym przedstawiony jest Bóg Ojciec na tronie, a nie mamy wizji, która by przedstawiała Pana Jezusa na tronie Wszechświata. Są takie wizje w Księdze Apokalipsy. Czytajcie ją dokładnie, czytajcie tą księgę dokładnie. W każdym bądź razie Pan Jezus dzieli taką samą władzę i moc, jaką posiada Ojciec. I tak jak Ojciec jest Bogiem wiecznym i samoistnym, to z tego cytatu wyciągamy wniosek, że Chrystus również jest Bogiem wiecznym i samoistnym. Kolejny cytat z roku 1890. Jahwe, wieczny, samoistny, niestworzony Bóg, źródło wszystkiego i ten, który wszystko podtrzymuje, jest jedynym, któremu przysługuje najwyższa cześć i uwielbienie. Cytat ten odnosi się do Jezusa Chrystusa. Chrystus jest Bogiem Jahwe. Jest wieczny, jest samoistny, jest niestworzonym Bogiem. Jest źródłem wszystkiego. Podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Jak potem napisze apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Napisał właściwie, bo cytat ducha proroctwa pochodzi z czasów o wiele późniejszych. Kolejny cytat. Chrystus, Słowo, jednorodzony Syn Boży, był jedno z wiecznym Ojcem. Jedno w naturze, charakterze, celu, jedyną istotą, która miała przystęp do wszystkich zamierzeń i planów Bożych. My mieliśmy studium na temat właściwego zrozumienia terminu jednorodzony, monogenes, w Nowym Testamencie,
w kwestii bóstwa Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś nie słuchał tego rozważania, zachęcam, aby go wysłuchał. Jednorodzony to tyle samo, co jedyny, niepowtarzalny, unikat. A więc jedyny, niepowtarzalny Syn Boży razem z Bogiem Ojcem jest jedno w naturze, czyli posiada tą samą naturę, jedno w charakterze, czyli posiada ten sam charakter, jedno w celu, czyli pragnie tego samego, czego pragnie Bóg Ojciec. I ostatni cytat z 1890 roku. Odkupiciel świata był równy Bogu. Jego władza równała się władzy Boga. Oświadczył, że istniał nie inaczej, jak w jedności z Ojcem. Autorytet, na mocy którego przemawiał i czynił cuda, był najwyraźniej jego własnym, ale zapewnił on nas, że on i Ojciec są jedno. Kolejne, które to już świadectwo ducha proroctwa, że Chrystus jest równy Bogu Ojcu, że Jego władza równa się władzy Boga Ojca, że jest jedno z Ojcem. Popatrzmy na kolejny cytat. Mamy rok 1891. Ellen White zapisała: pojednanie człowieka z Bogiem mogło zostać dokonane jedynie przez pośrednika równego Bogu, posiadającego własności nadające mu godność i uzdalniającego go do stawania w imieniu człowieka przed nieskończonym Bogiem, jak również reprezentowania Boga wobec upadłego świata. Zastępca i poręczyciel człowieka musiał posiadać ludzką naturę, łączność z ludzkością, którą miał reprezentować, a jako Boży ambasador miał uczestniczyć w boskiej naturze, mając łączność z nieskończonym, aby objawić Boga światu i być pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Jedną z podstawowych zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest to, że Chrystus jest naszym jedynym pośrednikiem. Siostra Ellen White w tym zapisie podaje, że Chrystus jest Bogiem, bo reprezentuje Boga wobec ludzkości. Jest również człowiekiem, bo reprezentuje człowieczeństwo wobec Boga. Ona napisała, że jako pośrednik między Bogiem i ludźmi musiał mieć właściwości, musiał mieć godność reprezentowania Boga wobec ludzkości, no i oczywiście ludzkości wobec Boga. Dlatego w Panu Jezusie połączyły się w jednej osobie dwie natury, boska i ludzka. Przecież taką samą naturę, moi drodzy, posiada Pismo Święte. Zgodzicie się ze mną? Pismo Święte posiada boską naturę, jest boskiego pochodzenia, ma boski autorytet, ale jest ubrane w szatę ludzkiej mowy, ludzkich pojęć, ludzkiego myślenia i spisane przez człowieka. Nikt z nas nie powie, że Pismo Święte jest tworem tylko i wyłącznie człowieka. Wszyscy rozumiemy, że jest to księga natchniona, pochodząca od Boga. I podobnie Chrystus Pan. On łączy w sobie dwie natury, boską i ludzką. Popatrzmy na rok 1892. Jedynym sposobem odrodzenia upadłej ludzkości był dar Jego Syna, równego Mu, posiadającego własności Boga. W tym jednym zdaniu siostra White przedstawia całą boskość Pana Jezusa. Jego Syn był równy Bogu Ojcu.
równy, to znaczy posiadający taką samą władzę, autorytet, mający prawo odbierać takie same hołdy i cześć, jaką odbiera od wszechświata Bóg Ojciec. Napisała, że posiadającego własności Boga. Jakie są takie typowe własności Boga, które czynią Go Bogiem? No przede wszystkim wieczność, prawda? Siostra White pisze, że Chrystus też posiada własności Boga, czyli też posiada wieczność. Drugi taki atrybut to wszechmoc, wszechpotęga. Chrystus jest wszechmocny. No i trzeci taki atrybut, trzecia taka szczególna właściwość Boga to wszechwiedza. I ona również jest własnością Jezusa Chrystusa. Mamy więc w Jezusie Chrystusie postać drugiej osoby biblijnego bóstwa, równej Bogu Ojcu. Popatrzmy na cytat z roku 1893. Słowa Chrystusa były pełne głębokiego znaczenia, kiedy wypowiedział twierdzenie, że On i Ojciec są jedno w naturze, posiadając te same własności. Takie wypowiedzi są zapisane w Ewangeliach, kiedy Pan Jezus rzeczywiście mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I niektórzy antytrynitarze twierdzą, że te wypowiedzi dotyczą jedynie celu, do jakiego zmierza Ojciec i Syn. Że dotyczą tego, iż obaj pracują nad odkupieniem ludzkości. Ale Duch Proroctwa rozszerza to zrozumienie, stwierdzając, że nie tylko chodzi tutaj o to, iż Ojciec i Syn mają ten sam cel odkupienia ludzkości, ale chodzi tu również o to, że obaj mają tą samą naturę. I obaj posiadają te same własności. Czyli Syn Boży, Jezus Chrystus, ma taką samą naturę, jaką posiada Bóg Ojciec. I te własności, które posiada Bóg Ojciec, takie jak wieczność, wszechwiedza i wszechpotęga, są również własnościami Jezusa Chrystusa. Popatrzmy na cytat z roku 1894. Zupełność Jego człowieczeństwa, doskonałość Jego boskości tworzą dla nas mocną podstawę, na której możemy zostać doprowadzeni do pojednania z Bogiem. Jego przebite gwoździami ręce są wyciągnięte ku niebu i ziemi. Jedną ręką trzyma On grzeszników na ziemi, a drugą trzyma tron nieskończonego, dokonując pojednania dla nas. Jezus jako jedyny mógł dać pewność Bogu. Jest On bowiem równy Bogu. Tylko On mógł się stać pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem, jako że posiada zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. Jezus mógł w ten sposób dać pewność obu stronom, że spełnione zostaną wymagane warunki. Jako Syn Boży daje zapewnienie Bogu w naszym imieniu, a jako wieczne Słowo równy Ojcu zapewnia nas o miłości Ojca do nas, którzy wierzymy Jego przyrzeczeniu. Kiedy Bóg zapewnia nas o swojej niezmiennej radzie pokoju, daje swego jednorodzonego Syna, by stał się jednym z ludzi, na zawsze zachowując ludzką naturę jako potwierdzenie, że Bóg dotrzyma słowa. Pewne wnioski tego cytatu zacznę od końca. Lubię czytać książki historyczne. W czasach dawniejszych, kiedy dwa królestwa z sobą walczyły, jacyś dwaj władcy, dochodziło do bitew, do konfliktów. No ale potem dochodziło do jakiegoś rozejmu,
to bardzo często ci dwaj władcy doprowadzali do tego, że na przykład syn i córka zawierali związek małżeński, co było gwarancją pokoju. Albo też po prostu syn pokonanego był zabierany na dwór zwycięzcy. Był to znak gwarancji pokoju, dotrzymania umowy, warunku pokoju. Coś takiego ma też miejsce tutaj. Ellen White napisała, że Pan Jezus zatrzymał ludzką naturę z woli Boga Ojca jako gwarancja, że odkupienie, że Boża miłość, Boże błogosławieństwa, Boże zamiary wobec ludzkości są niezmienne i Bóg dotrzyma tego, co nam obiecał. W każdym bądź razie zauważcie, że w tym długim cytacie cały czas jest mowa o tym, że Chrystus reprezentujący z jednej strony Boga wobec ludzkości, z drugiej strony ludzkość wobec Boga, jest równy Bogu i jest istotą boską. I to nie ulega żadnej wątpliwości, czytając ten fragment. Popatrzmy na rok 1895. Rok 1895. Żaden smutek nie może się równać smutkowi tego, na którego gniew Boży spadł z przemożną siłą. Ludzka natura może znieść jedynie bardzo ograniczone próby i doświadczenia. To, co ograniczone, może znieść jedynie ograniczoną miarę. A potem ludzka natura ustępuje. Jednak natura Chrystusa miała większą zdolność cierpienia, bowiem to, co ludzkie, istniało w boskiej naturze, tworząc zdolność do cierpienia i przetrwania tego, co wynikało z grzechów upadłego świata. Krótko mówiąc, gdyby Chrystus Pan był jedynie człowiekiem, istotą stworzoną, nie zniósłby ciężaru grzechów tego świata, za które poniósł cierpienie. Ponieważ ludzka natura nie wytrzymałaby takiego ciężaru. Natomiast Chrystus Pan, posiadając boską naturę, będąc Bogiem równym Ojcu, mógł znieść ten ciężar, dokonując odkupienia dla ludzkości. Popatrzmy na rok 1896. Kontemplując inkarnację Jezusa w człowieczeństwo, stoimy bezradni wobec niepojętej tajemnicy, której ludzki umysł nie jest w stanie zgłębić. Im więcej zastanawiamy się nad tym, tym bardziej wydaje się nam to zdumiewające. Jak ogromna jest różnica między boskością Chrystusa a bezradnym niemowlęciem w betlejemskim żłobie. Jak możemy połączyć dystans pomiędzy potężnym Bogiem a bezradnym dzieckiem? Patrząc na Chrystusa w Jego człowieczeństwie, patrzymy na Boga i widzimy w Nim blask Jego chwały, prawdziwy obraz Jego osoby. No właśnie, to jest niepojęte. Małe niemowlę leżące w betlejemskim żłobie, siusiające w pieluszkę. Zgadza się? No inaczej być nie może. Karmione piersią, kompletnie bezradne, zdane na opiekę swoich rodziców. Ale z drugiej strony, te niemowlę kim jest? Bogiem. Jest nawet takie proroctwo w Księdze Izajasza. Syn się nam narodził. I nazwą Jego imię, pamiętacie? Bóg mocny, Ojciec odwieczny.
Boskość Pana Jezusa przyjęła ludzką naturę. Bóg przyjął człowieczeństwo. Ale siostra White pisze, że patrząc na człowieka, Pana Jezusa, tak naprawdę patrzymy na kogo? Na Boga. Rok 1897. Co czytamy? Jezus stał się człowiekiem, aby pośredniczyć między człowiekiem i Bogiem. Przyodział swoją boskość człowieczeństwem, połączył się z ludzkością, aby swoim długim ludzkim ramieniem otoczyć ludzkość, a swoim boskim ramieniem uchwycić tron boskości. Rozumiemy. Chrystus Bóg przyjmuje człowieczeństwo. Przyodział swoją boskość człowieczeństwem. By człowieczeństwem po prostu i swoją boskością pośredniczyć między ludźmi a Bogiem. Drugi cytat. Umierając na krzyżu, przeniósł winę z winowajcy na boskiego zastępcę przez wiarę w Niego jako osobistego odkupiciela. Grzechy winnego świata, które symbolicznie są reprezentowane jako czerwień purpury, zostały przypisane boskiemu poręczycielowi. W tym cytacie siostra Ellen White w stosunku do Pana Jezusa używa wyrażenia boski, boski. No moi drodzy, nie można tego tytułu używać w stosunku do jakiegokolwiek stworzenia, byłoby to bowiem bluźnierstwem. Rok 1898. Aby przestępcy dana została kolejna szansa. Aby ludzie mogli otrzymać łaskę Boga Ojca. Wieczny Syn Boży wkroczył, by ponieść karę za przestępstwo. Odziany człowieczeństwem, pozostał jedno z bóstwem, stając się naszym okupem. To jest pierwszy cytat, gdzie Duch Proroctwa określa Pana Jezusa wiecznym Synem Bożym. Pozostał nadal Bogiem, ale odział się człowieczeństwem. Drugi cytat. Zawsze Jezus Chrystus Pan stanowił jedno z Ojcem. Był On obrazem Boga, obrazem Jego wielkości i majestatu, odbiciem Jego chwały. Zawsze stanowił jedno z Ojcem. Jest jakby kopią, jest jakby odbiciem istoty Boga Ojca. Kolejny cytat. W Chrystusie tkwi życie prawdziwe, niezapożyczone ani też dziedziczone. Boskość Chrystusa jest dla wierzących rękojmią ich życia wiecznego. Wszystkie istoty stworzone posiadają życie dane im przez Stwórcę. Natomiast Chrystus Pan posiada życie sam w sobie. Życie, które nie otrzymał od Boga Ojca, które nie otrzymał od kogokolwiek. To jest Jego życie, odwieczne życie, niezapożyczone ani też dziedziczone. Dlatego jest Bogiem, bo jest źródłem życia. Dlatego jest przedstawiony również jako Stwórca, ponieważ będąc Stwórcą mógł dać życie swojemu stworzeniu. Jan napisał w swojej Ewangelii, wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Kolejny cytat. W Jego dodanym człowieczeństwie tkwi uzasadnienie nominacji Chrystusa. Bóg powierzył cały sąd Synowi, bo bezsprzecznie jest On Bogiem objawionym w ciele. Kim jest Chrystus? Apostoł Paweł w liście do Kolosan napisał, że Chrystus jest Bogiem objawionym
w ciele, w naturze ludzkiej. 2000 lat później powtarza to Ellen White. Chrystus jest Bogiem, który przyjął ludzką naturę, który przyjął człowieczeństwo. Ostatni cytat z tego roku. Wówczas Jezus wyrzekł z godnością uroczyste słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Głucha cisza zaległa wśród zebranych. Imię Boże objawione Mojżeszowi dla wyrażenia idei wiecznego istnienia, ten Galilejczyk uznał za własne. Ogłosił siebie tym jedynym, którym był obiecany, który był obiecany Izraelowi. Ellen White tutaj komentuje historię zapisaną w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus, odpowiadając na pytania przywódców żydowskich, odpowiedział: jam jest. Oczywiście wyrażenie jam jest jest równoznaczne ze starotestamentalnym imieniem Boga Jahwe. No bo kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi pod górą Synaj w krzaku gorejącym, pytał Mojżesz Boga, jakie jest twoje imię? Przecież ja muszę moim rodakom w Egipcie powiedzieć, w imieniu którego Boga przybyłem. Egipcjanie wierzyli w 40 głównych bóstw. Trzeba było odróżnić Boga prawdziwego od tych bóstw Egiptu. I Bóg powiedział do Mojżesza: jestem, który jestem, jam jest. Wyrażając w ten sposób ideę, że jest Bogiem prawdziwym, żywym, realnie istniejącym. A te wszystkie egipskie bóstwa to jedynie twór fantazji i wyobraźni ludzkiej. I tak jak czytamy w Ewangelii Jana, tak jak to komentuje siostra Ellen White, Jezus Chrystus, będąc na ziemi, imię Boga Jahwe odniósł do siebie. Siebie przedstawił jako Boga Jahwe. Moi drodzy, to jest potężny dowód na to, że Chrystus Pan jest Bogiem. 1899 rok. Jedno zdanie. Jahwe to imię nadane Chrystusowi. Możemy się z tym zgadzać lub nie, ale trudno dyskutować z prorokiem, który napisał te słowa pod natchnieniem Bożym, prowadzony przez Boga. Jahwe to imię nadane Chrystusowi. Nie rozumiem więc, dlaczego w szeregach adwentystów, którzy deklarują w to, iż uznają autorytet ducha proroctwa, są antytrynitarze. To jest wielka pomyłka, wielkie nieporozumienie. Jeśli akceptujesz autorytet daru ducha proroctwa, akceptujesz również wszystkie te cytaty, w których Ellen White przedstawia Chrystusa jako Boga. Jeśli jesteś antytrynitarzem w szeregach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, to nie tylko nie wierzysz w biblijną zasadę wiary dotyczącą natury Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ale również odrzucasz dar proroctwa. To jest zakłamanie. Nie można być adwentystą Dnia Siódmego, odrzucając autorytet ducha proroctwa i odrzucając biblijną prawdę o Trójcy Świętej. To jest wielkie nieporozumienie. Drugi cytat. Chrystus wykazuje im tutaj, że choć jego życie obliczają na mniej niż 50 lat,
to jednak jego boskie życie nie może być policzone ludzką miarą. Istnienie Chrystusa przed jego inkarnacją nie jest do wyrażenia w liczbach. No moi drodzy, sprawa jasna. Czy wieczność da się wyrazić jakąkolwiek liczbą? Nie da się. Chociaż jest w matematyce taki znak takiej pętelki, prawda? I dodaje się do tej pętelki minus albo plus. Chcąc w ten sposób zaznaczyć, że chodzi nam o wieczność minioną lub wieczność przyszłą. Chrystus jest wieczny, a więc jest Bogiem. Kolejny cytat. Sprawiedliwy opuścił swój wyniosły tron i w otoczeniu wojsk niebiańskich przybliżył się do krzyża. Widział tam tego, który był równym Bogu, ponoszącego karę za całą niesprawiedliwość i grzech. Z całkowitą satysfakcją, sprawiedliwy ze czcią, pokłonił się przed ukrzyżowanym, mówiąc: to wystarczy. Mamy tutaj scenę agonii Chrystusa na krzyżu Golgoty. Ojciec zbliża się do umierającego Chrystusa i oddaje mu pokłon z pełnym szacunkiem, stwierdzając, że śmierć Chrystusa na krzyżu Golgoty w pełni jest wystarczająca dla odkupienia jakiegokolwiek człowieka. Ale jednocześnie w tym zapisie jest mowa o tym, że na krzyżu Golgotym umierał Chrystus, który był równym Bogu. Rok 1900. Rok 1900. On powstał z grobu, otoczony obłokiem aniołów we wspaniałej mocy i chwale. Bóstwo połączone z człowieczeństwem. Czy Chrystus był człowiekiem? Tak. Czy był Bogiem? Tak. Bóstwo i człowieczeństwo w osobie Chrystusa występują razem. Kolejny cytat. Chrystus jest praistniejącym, samoistnym Synem Bożym. Mówiąc o swoim praistnieniu, Chrystus kieruje umysłu ku niezliczonym przeszłym wiekom. Zapewnia nas, że nigdy nie było czasu, kiedy nie istniałby On w ścisłej więzi z wiecznym Bogiem. Trwa dyskusja, czy Chrystus jest zrodzony, stworzony czy wieczny. Duch proroctwa mówi, że jest samoistnym Synem Bożym. Duch proroctwa mówi, że jest wiecznym Synem Bożym. Czytamy tutaj, że nigdy nie było takiego czasu, w którym Pana Jezusa nie byłoby w ścisłej więzi z wiecznym Bogiem. A więc wieczny Bóg Ojciec i wieczny Jezus Chrystus od wieków na wieki są jedno. Kolejny cytat. Żaden anioł nie mógł stać się poręczeniem za ludzkość, bowiem ich życie należy do Boga, a więc nie mogą się go zrzec jako swojej własności. Aniołowie noszą jarzmo posłuszeństwa. Są oni wyznaczeni jako posłańcy tego, który jest wodzem w niebie. Ale Chrystus jest równy Bogu, nieskończony i wszechmogący. On mógł zapłacić za wolność człowieka. On jest wiecznym, samoistnym Synem, nie mającym na sobie żadnego jarzma. A kiedy Bóg zapytał, kogo poślę, On mógł odpowiedzieć: oto jestem, poślij mnie. Mógł zobowiązać się, że stanie się poręczeniem za człowieka, gdyż On mógł powiedzieć to, czego nie może powiedzieć o sobie najwyższy z aniołów. Mam moc nad swoim życiem, mam moc je położyć i mam moc wziąć je znowu. Dlaczego święty, bezgrzeszny anioł nie mógł oddać życia dla naszego odkupienia? Bo życie, które posiada, nie jest jego własnością. On został stworzony, on to życie otrzymał. Natomiast Chrystus
jest samoistnym Bogiem mającym życie sam w sobie. Życie jest Jego własnością. Dlatego mógł je złożyć w ofierze za człowieka. W każdym bądź razie w tym cytacie dwa razy jest mowa o tym, że Chrystus jest samoistny, nieskończony, wszechmogący i równy Bogu. Rok 1904. Kolejny cytat. Czy ludzka natura Syna Marii została zmieniona w boską naturę Syna Bożego? Nie. Dwie natury połączyły się w jednej osobie. Człowieku Chrystusie Jezusie. W nim zamieszkała cała pełnia bóstwa cieleśnie. Dwie natury są w Chrystusie. Pełnia bóstwa mieszka w Chrystusie, który stał się człowiekiem. To jest jedna z podstawowych różnic, która dzieli Pana Jezusa na przykład od Boga Ojca. Bóg Ojciec jest w pełni Bogiem, ale nie przyjął człowieczeństwa. Nie posiada ludzkiej natury. Natomiast druga osoba bóstwa przyjęła ludzką naturę. I to jest ta różnica, która dzieli Ojca od Syna. I to jest przyczyna, dla której Pana Jezusa nazywamy Synem Bożym, bo przyjął człowieczeństwo. Rok 1906. Słowo istniało jako boska istota, jako wieczny Syn Boży, więzi z i jedności z Jego Ojcem. Od wieczności był pośrednikiem przymierza, tym, w którym wszystkie narody ziemi, zarówno Żydzi, jak i poganie, o ile go przyjmą, miały być błogosławione. Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Zanim stworzeni zostali ludzie i aniołowie, Słowo było u Boga i było Bogiem. Słowa o tym są wypowiedziane tak zdecydowanie, że nikt nie musi wątpić. Chrystus był Bogiem w pełni tego słowa, znaczeniu. W jego najwyższym sensie był z Bogiem Ojcem od wieczności, Bogiem ponad wszystkim, błogosławionym na zawsze. Pan Jezus Chrystus, boski Syn Boży, istniał od wieczności jako odrębna osoba, a jednak jedno z Ojcem. Nie jest to żadną ujmą dla Boga. Moi drodzy, to, co tu jest niezwykle ważne, siostra White podkreśla, Jezus Chrystus jest odrębną osobą od Boga Ojca. Dobrze mówię? Tak jest tu napisane? Jest odrębną osobą od Boga Ojca. I jest tak samo jak Bóg Ojciec, wieczny, nieskończony, samoistny, jest Bogiem ponad wszystkim. No już chyba prościej tego cytatu skomentować się nie da. Kolejny cytat. Jest światło i chwała w prawdzie, że Chrystus był jedno z Ojcem przed założeniem świata. Istniał, zanim wszechświat powstał, jako jedno z Ojcem. I kolejny cytat. Tajemnicą jest to, że ten, który jest równy wiecznemu Ojcu, tak dalece wyrzekł się siebie, iż cierpiał potworną śmierć na krzyżu, aby zapłacić okup za człowieka. Ellen White wywyższa tu miłość Bożą. Stwórca ponosi na siebie bolesne konsekwencje, ponosi na sobie bolesne konsekwencje grzechów swojego stworzenia. Ale ten, który cierpi za nasze winy i grzechy, jest kimś, kto jest równy wiecznemu Ojcu. I tu jest objawiona boskość Pana Jezusa. Rok 1913, kolejny cytat. Z Niego, Słowa Bożego, możemy się dowiedzieć, ile nasze odkupienie kosztowało tego, który od początku był równy Ojcu. Jezus Chrystus od początku był równy Ojcu. Mamy ciężkie dzisiaj studium. Wiem, że jest bardzo nużące tak czytać cytat za cytatem,
Ale moi drodzy, jest to konieczne. Jest to konieczne, aby każdy adwentysta dnia siódmego, każdy prawowierny adwentysta dnia siódmego wreszcie zrozumiał, że duch proroctwa bardzo wyraźnie podkreśla pełną boskość Pana Jezusa Chrystusa jako Boga wiecznego, wszechmogącego i wszechwiedzącego. Żeby w naszych szeregach nie było adwentystów, którzy wątpią w to i twierdzą, że Ellen White nigdy nie uczyła o boskości Chrystusa. To jest nieprawda. Ona bardzo wyraźnie uczyła o boskości Jezusa Chrystusa. Jeśli więc, będąc prawowiernym adwentystą dnia siódmego, wierzysz w dar ducha proroctwa, a wątpisz w boskość Chrystusa, musisz głębiej z modlitwą studiować Słowo Boże, ponieważ duch proroctwa wskazuje, podobnie jak i Biblia, na Chrystusa jako na Boga. Ale teraz przejdźmy do cytatów odnoszących się do osobowości i bóstwa Ducha Świętego. A więc cytaty ducha proroctwa odnoszące się do osobowości i bóstwa Ducha Świętego. Bo z tym również mamy w naszych szeregach wiele problemów. Czy Ellen White uczyła o Duchu Świętym jako mocy, bezosobowej sile i energii, jakimś wpływie Boga? Czy Ellen White pisała o Duchu Świętym jako o trzeciej osobie biblijnego bóstwa? Mamy rok 1987. Z roku 1987 pochodzi następujący zapis Ellen White. Działalność księcia sił zła może być zahamowana jedynie przez moc Bożą trzeciej osoby bóstwa Ducha Świętego. Kim jest Duch Święty? Osobą, trzecią osobą biblijnego bóstwa. I Duch Święty powstrzymuje potęgę szatana w jego niszczącej działalności na tej ziemi. Rok 1899. Trzeba, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Duch Święty, będący tak samo osobą, jak Bóg jest osobą, przebywa na naszej ziemi. Kim jest Duch Święty? Mocą? Energią? Siłą? Wpływem? Nie. Duch proroctwa mówi, Duch Święty jest tak samo osobą, jak Bóg Ojciec jest osobą. Rok 1906. W 1906 roku siostra White napisała, Duch Święty jest osobą, ponieważ poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Gdy pojawia się ten świadek, przynosi on z sobą swe własne dowody. Duch Święty posiada osobowość, gdyż w przeciwnym razie nie mógłby poświadczyć naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Musi być również osobą boską, ponieważ w przeciwnym razie nie wyjawiłby nam tajemnic, które kryją się w umyśle Bożym. Coraz Ellen White podkreśla, Duch Święty jest osobą, boską osobą. Jeszcze jeden cytat z tego roku. Pocieszycielem, którego Chrystus obiecał posłać po swym wniebowstąpieniu do nieba, jest Duch w całej pełni bóstwa manifestujący moc łaski Bożej wszystkim, którzy przyjmują Chrystusa i wierzą w Niego jako swego osobistego Zbawiciela. Ona pisze, tym pocieszycielem jest Duch w całej pełni bóstwa. Duch Święty w całej pełni bóstwa. Duch Święty ma całą pełnię bóstwa. Moi drodzy, a teraz chciałbym przedstawić
kilka cytatów siostry Ellen White, zaczerpniętych z jej pism Ducha Proroctwa, w którym siostra Ellen White pisze o trzech boskich osobach, używając słowa trio, trójca i tak dalej. Antytrynitarze, którzy znajdują się również w szeregach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, często mówią o tym, że w Piśmie Świętym nie występuje słowo trójca. Ale nie jest to przynajmniej dla mnie argument zaprzeczający idei istnienia Trójcy Świętej. Dlaczego? Bo my poruszamy się na płaszczyźnie teologicznej. Na płaszczyźnie teologicznej używamy różnych terminów technicznych, teologicznych, określających jakąś naukę, jakieś prawdy Boże. Na przykład ja mogę powiedzieć w ten sposób. Adwentyści Dnia Siódmego nauczają o bliskim, powtórnym, widzialnym powrocie Pana Jezusa Chrystusa. Mogę to samo powiedzieć, używając technicznego skrótu teologicznego. Adwentyści Dnia Siódmego uczą o paruzji. Prawda? To jest to samo. Bo gdy ktoś zacznie się zastanawiać, czym jest paruzja, no wiadomo, chodzi o powtórne przyjście Chrystusa. Tak samo mogę powiedzieć, będziemy teraz studiowali prawdy biblijne dotyczące natury Boga w trzech równych sobie osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mogę to samo powiedzieć, mówiąc, będziemy teraz studiowali teksty biblijne na temat Trójcy. To jest to samo, to jest skrót myślowy, prawda? Techniczny termin teologiczny. I teologia o Trójcy nie opiera się na terminie Trójca, tylko opiera się na tekstach biblijnych. Ale siostra Ellen White, która rozumiała ten problem, to zagadnienie, ona w swoich pismach używa słowa trio, trójca, trzy osoby i tak dalej. Posłuchajcie. Rok 1897. Obowiązkiem naszym jest współpracować z trzema najwyższymi mocami nieba. Z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Moce te będą działać za naszym pośrednictwem, czyniąc z nas współpracowników Boga. Trzy najwyższe moce nieba. Ojciec, Syn i Duch Święty. Trzy. Rok 1901. Wieczne niebiańskie dostojeństwa. Bóg, Chrystus i Duch Święty. Uzbroją uczniów i wyposażą większe zasoby energii, aby wraz z nimi rozwijać dzieło swe i przekonywać świat pogrążony w grzechu. Wieczne niebiańskie dostojeństwa. Bóg, Chrystus i Duch Święty. Rok 1906. O! Tutaj mamy taki cytat bardzo ciekawy. Są trzy żywe osoby Trójcy Niebiańskiej. W imieniu tych trzech wielkich potęg, Ojca, Syna i Ducha Świętego, ci, którzy przyjmują Chrystusa w żywej wierze, dostępują chrztu. Otóż moce te będą współdziałać i współpracować z okazującymi im posłuszeństwo poddanymi nieba w ich wysiłkach zmierzających do tego, aby mogli zacząć żyć nowym życiem w Chrystusie. Pominając resztę cytatu, proszę zauważyć, zaczyna się on stwierdzeniem. Trzy żywe osoby Trójcy Niebiańskiej. Trzy żywe osoby Trójcy Niebiańskiej. W imieniu tych trzech wielkich potęg, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kolejny cytat, też z roku 1906. Polecono mi powiedzieć, iż nie należy ufać mrzonkom tych,
którzy szukają zaawansowanych naukowych poglądów. Przedstawia się następujące twierdzenia. Ojciec jest jak światło niewidzialne. Syn jest światłem ucieleśnionym. Duch jest światłem rozproszonym. Ojciec jest jak rosa, niewidzialny opar. Syn jest jak rosa zebrana w pięknej formie. Duch jest jak rosa opadająca, niosąca życie. Inne wyobrażenia. Ojciec jest jak niewidzialna para. Syn jest jak wezbrana chmura. Duch jest deszczem opadającym z ożywczą siłą. Wszystkie te spirytualistyczne wyobrażenia są nicością. Są niedoskonałe, nieprawdziwe. Osłabiają i umniejszają majestat, który nie może być określony żadnymi ziemskimi podobieństwami. A więc niektórzy widzą w Duchu Świętym jakąś moc, prawda? Coś nieuchwytnego. W każdym bądź razie siostra White tutaj napisała, żadnymi ziemskimi podobieństwami nie oddamy chwały Boga. Chwały Ojca, Syna i Ducha Świętego. I w 1923 roku, już po śmierci Ellen White, opublikowany został następujący cytat. Bóstwo było poruszone współczuciem dla ludzkości. Więc Ojciec, Syn i Duch Święty poświęcili się wykonaniu planu odkupienia. Ojciec, Syn i Duch Święty. Myślę, że na dzień dzisiejszy wystarczy tych cytatów. Jesteśmy zmęczeni. To studium wymagało od nas niezwykłej koncentracji. Ale moi drodzy, żaden problem. Każdy z nas może ten materiał otrzymać na pocztę mailową. Jeśli ktokolwiek jest zainteresowany tymi cytatami, tym materiałem, który dzisiaj studiowaliśmy, czytaliśmy i omawialiśmy, proszę napisać maila na adres YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Na adres mailowy Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jeśli poprosicie, dacie nam znać, ten materiał drogą mailową, drogą elektroniczną prześlemy wam, abyście mogli go studiować. Niektórzy mogą zapytać, skąd posiadam te cytaty. Moi drodzy, one zostały opublikowane w literaturze wydanej przez wydawnictwo Znaki Czasu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Chyba mniej więcej 10 lat temu została opublikowana książka pod tytułem Trójca wydawnictwa Znaki Czasu. Bardzo proszę, jeśli chcecie, nie wiem, czy jej nakład został wyczerpany, czy ona jeszcze, jest w wydawnictwie Znaki Czasu, ale można tą książkę nabyć w wydawnictwie Znaki Czasu trzech amerykańskich autorów, teologów. Książka pod tytułem Trójca. Tam znajduje się zestawienie cytatów Ellen White, w których ona pisze na temat Trójcy. Dziękuję wam serdecznie za waszą wytrwałość i cierpliwość. Ku Bożej chwale, ku naszemu zbawieniu, abyśmy wszyscy rozumieli to zagadnienie. Jedno jest pewne. Duch proroctwa objawiony w pismach Ellen White w pełni podkreśla bóstwo Jezusa Chrystusa, osobowość i bóstwo Ducha Świętego. Amen.